banki nie lubią niskich stóp. To nie jest środowisko im przyjazne. To nie jest środowisko, gdzie się zarabia więcej. Myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić na następne lata i nie liczyć na jakąkolwiek szybką podwyżkę stóp, bo na to się kompletnie nie zanosi. Patrząc na współczynniki makroekonomiczne, na deflację, z którą mamy do czynienia, jest miejsce na obniżkę stóp i to by była bardzo zła wiadomość dla banków. Natomiast zupełnie inaczej to będzie wyglądało już może za parę miesięcy, kiedy Amerykanie zaczną w końcu podnosić stopy. Wtedy będzie to, zmieni to obraz gry, na pewno. Na razie jest miejsce na obniżkę, ale co będzie, jeżeli polskie stopy będą już naprawdę bardzo niskie, Amerykanie zaczną podwyższać? Tego boi się cały świat, a zwłaszcza takie rynki emerging markets jak Polska, gdzie mogłoby to skutkować odpływem kapitału.